Witajcie. Podcast numer 2, którego gościem jest Paulina Borsławska. Dla siostry autorytet, dla pracowników uczciwa i pomocna szefowa, dla przyjaciółek wariatka, na którą można liczyć, dla mnie seks i optyk. Posłuchajcie o powstaniu Lacrimy i co optyka znaczy dla Pauliny. Bardzo Was zapraszam. Cześć Paulina. Cześć Agusia. Fajnie, że znalazłaś czas. Też i że stresik Cię puścił. Tak, bardzo. To wiesz co, tak jak tamtym razem w sumie może też pytanie na rozgrzewkę. Na pewno Cię zrelaksuje. Tak. Powiedz mi, czy nazwisko Borsławska pomaga w Twojej branży? Myślę, że na pewno i nie ma co ukrywać, że tak jest. Bo jakby 30 lat doświadczenia mojej teściowej wpływa na to, że pomaga. Natomiast ja też od samego początku na wszystkich reklamach jest też napisane Paulina Borsławska i Anna Borsławska, po to, żeby jednak okulista, który ma cudowne doświadczenie, mi bardzo pomaga, ale chciałabym też, żeby ja nie jestem okulistą, jestem optykiem, więc jeśli chciałabym, żeby kiedyś ktoś myśląc nazwisko Borsławska mówił, o, pani doktor okulistka, o, i był też optyk. No to by było super. Super sprawa, pewnie. Czyli jak najwięcej pani doktor pomaga jej nazwisko. Jak najbardziej. Poza tym to jest cudowny człowiek, więc z wielkim doświadczeniem, więc jakbym byłabym głupia. Głupia bym była, gdybym strasznie próbowała jakby nie wiem, udowadniać, że ja jestem jakaś, nie wiem, oderwana czy inna. No jestem Borsławska, no jakby nie wiem. A to był Twój pomysł, żeby Pani Ania dołączyła, czy to był pomysł Pani Ani, żeby popracować z Tobą? Nie, to była sytuacja, tak jak mi się w życiu często zdarza, zupełnie przypadkowo, losowa, mimo tego, że potem słyszałam różne historie, jak to, że tak powiem, ludzie potrafią. Natomiast to była sytuacja taka, że szukałam pracy i poszłam do jednego z optyków, w której podobno był jakiś wakat. Poszłam, a pani powiedziała, że potrzebuje kogoś po szkole. I wtedy już spotykałam się z moim mężem obecnym. Pytam mojej obecnej teściowej, co ona uważa o zawodzie optyka. Ona powiedziała, wiesz co, dla dziewczyny fajny. I to było tyle. Jeśli chodzi o moje jakby początek naszej jakby relacji, poszłam po prostu do szkoły. I skończyłam tą szkołę i pracowałam w Krakowie. W ogóle nie miałyśmy jakby w firmie, znaczy pod względem zawodu nie miałyśmy żadnej styczności na początku. No bo ja pracowałam w Krakowie, a ona tutaj. No i w którymś momencie wymyśliłam sobie, że może warto zainwestować. Na tyle mnie wciągnął temat optyki i na tyle się w tym zakochałam, rozkochałam, że postanowiłam robić to po swojemu. No a to jest trudny temat? Optyka? Czy Agusia, optykiem możesz być, nawet możesz być technikiem optykiem, ale to jest temat rzeka przede wszystkim. Dzisiaj optyka to jest temat, który ma wiele płaszczyzn, bo możesz być optykiem okularowym, tak jak ja jestem, i szlifować szkła, tak? Szlifować, robić te okulary fizycznie. Możesz być optykiem, który na przykład oprócz tego, że musi umieć robić szkła, ma jakąś tam zajawkę na badania, czyli że tam pod tym względem gdzieś tam bardziej do medycyny właśnie się zbliżać. Optyk okularowy dzisiaj też mocno łączy się z modą, więc jakby ten w ogóle optyka jest cudowna. Cudowna, bo ona daje możliwości przeróżne, technologie dzisiaj w optyce, to jest po prostu to, co było kiedyś, jak ja się w szkole uczyłam jeszcze wycinać normalnie soczewki ze szkłem, ze szkła, to dzisiaj już w zasadzie pracujemy tylko większość na plastikach, maszyny, te, kiedy ja się uczyłam, a teraz, no to jest po prostu kosmos. Wszystkie także okulary Ty tworzysz? Wszystkie przechodzą przez moje ręce. Mhm. Ja wszystkie oprawki wybieram do optyków, i no i wszystkie ja szlifuję. A gdzie jest baza? Na Krakowskiej? Na Krakowskiej jest maszyna. Mhm. Na Krakowskiej jest serce. Krakowska była pierwszym optykiem i Krakowska jest bardzo mi bliska sercu. W ogóle Lacrima na Krakowskiej to jest moje spełnienie marzeń. No i a propos jeszcze tego całego jakby pomysłu, to jak uczyłam się w szkole w Krakowie, szukałam długo nazwy, bo ktoś mi mówił, już wtedy myślałam o tym, żeby założyć swój własny optyk. I szukałam nazwy
i wszystkie wizu, już mi się, że tak powiem, przejadły. A ponieważ mieliśmy łacinę, no i całą jakby, całe nazewnictwo łacińskie, jeśli chodzi o oko, jak usłyszałam słowo lacrima, a lacrima po łacinie to łza, a łza to najbardziej naturalny płyn dla oka, więc stwierdziłam, że mój optyk przede wszystkim będzie naturalnie. Jak do mnie przychodzisz, to masz się czuć naturalnie, nie musisz się czuć skrępowanie i dobór opraw ma wyglądać naturalnie. Jak wychodzisz od optyka, masz wyglądać nie przebrany, tylko naturalnie, więc jakby to słowo lacrima i naturalnie dla twoich oczu, to pierwsze hasło było mi bardzo, bardzo dla mnie ważne. Wiem, że może jakby to się działo w mojej głowie i taki klient wchodząc tego nie zauważał, ale mi to bardzo pomogło, takie myślenie, że optyk lacrima naturalnie dla twoich oczu. Teraz ten drugi optyk na 3 maja, też mało osób to zauważa, dla mnie to jest ważne. Jest pisane lacrima, patrzymy inaczej. Bo jakby te 6 lat prowadzenia tamtego optyka, wyjazdów, zwiedzania, oglądania świata i optyków w świecie, dało mi taki rozwój wewnętrzny, że stwierdziłam, że ten drugi optyk ma trochę inną twarz niż na krakowskiej. Natomiast to ciągle jest jakby jedna firma, tak? To ciągle jest moje marzenie, ale tak powiem troszkę jakby przemielone przez pracę. Przez pracę z ludźmi głównie. Przez kęty, przez to, że tu wszyscy się rozwijają i ja też lubię się rozwijać, więc to tak. Czyli masz takie zboczenie zawodowe, że jak jesteś za granicą, to rzucić się. Ile ja mam zdjęć? Ile ja mam zdjęć? Ale w ogóle to są super inspiracje, bo to nie jest podglądanie. Bo to nie jest podglądanie, tylko to jest takie. Każdy zawód ma swój światek, tak? No i ten mój zawód tak samo ma swój światek i na przykład uwielbiam jeździć na targi optyczne, uwielbiam spotkania, zostałam gdzieś tam zaproszona do Zeissa na wycieczkę, to był autobus optyków z całej Polski, pojechaliśmy do fabryki oglądać, jak te szkła powstają, jak to się wszystko tworzy, więc zupełnie to też zmienia jakby twoje postrzeganie tego, co później szlifujesz u siebie w salonie. No to naprawdę. I tam byli ludzie, którzy optycy, z którymi mogłam sobie porozmawiać o różnych problemach. No, jak w każdym zawodzie, no, taki kontakt z drugim optykiem jest super. I ja to lubię i dlatego też jak gdzieś jestem, to od razu idę gdzieś i od razu się mówię. Ja jestem też z optyka, a co robicie? A na czym pracujecie? A jak to robiłeś? To są po prostu nieocenione źródła wiedzy takiej prawdziwej, takiej wynikającej z doświadczenia tych ludzi, nie? Uwielbiam tak. Super sprawa, naprawdę. A wracając do początków, bo właśnie wspominałaś o Krakowie, tam pracowałaś w salonie Voigt Optik na Floreńskiej. I tam też już zajmowałaś się jakby tworzeniem okularów, czy nie, tam na Floreńskiej sprzedawałam, tylko że też to jest tak, że to nie da się tylko sprzedawać. Nie da się tylko sprzedawać, tylko musisz jakby rozumieć optykę, więc na Floreńskiej dobierałam oprawy, nie szlifowałam tam, czyli nie jakby wstawiałam szkiełek, tylko że tam nauczyłam się w sumie oceniania, bo to nie jest tylko tak, że dobierasz oprawę, bo oprawa jest, dobór oprawy zależy od tego, jaką ty masz receptę. To jest proste przy niedużych mocach, ale przy większych mocach musisz mieć wyobrażenie, jak to będzie wyglądało ta soczewka po szlifowaniu, żeby właśnie tą oprawę mądrze dobrać, więc jakby tam się nauczyłam tego, czyli tam z klientem wybierałam oprawę, potem tam taki optyk, z którymi pracowałam, optycy, zawsze mi doradzali, nie, wiesz co, w tej może będzie lepiej to wyglądało i tam poznałam takie kruczki, jak to zrobić, żeby ładnie wyglądało przy dużych mocach szczególnie. I teraz właśnie mam wyzwanie, bo mam klientkę, która ma -22, jutro to będę szliwa. -22. To jest możliwe? Jest. Z medycznego punktu widzenia? Na Floreńskiej mieliśmy -33 najwięcej.
stawialiśmy. I to są takie przypadki, gdzie rzeczywiście musisz mieć jakby lekko wyobrażenie o tym, znaczy lekko to, musisz mieć wyobrażenie o tym, jaką oprawę dobrać, żeby to szkło można było w ogóle zamówić, bo to też jest w tą stronę. Czyli tutaj właśnie wychodzi ta twarz optyki, taka bardziej, taka fizyka, optyka, fizyka, no bo tam są różne parametry, które mają wpływ na to, czy ta osoba będzie w tym dobrze widzieć później. Także to. No a tutaj jakby moda w przypadku minus 22 już nie jest aż tak ważna. Czyli jak wchodzi pacjent, no to ty masz klient, to ty masz zawsze, widząc receptę, no, widzisz, co ty możesz zrobić. Czy może jakby pójść w kierunku mody, bo ta moc jest w porządku, czy ktoś chce iść w kierunku mody, ale troszkę jesteśmy powstrzymani przez jego wartość wady, nie? Także tutaj trzeba to dobrze opracować. No i tam nauczyłam się też czegoś, co dzisiaj mi bardzo pomaga. Doginania opraw, ale takich, do takiego, to tak może głupio brzmi, bo to jest niby proste, ale ja to naprawdę lubię robić, bo te oprawki są jak plastelina. Znaczy ja się śmieję, że one raz w życiu czy dwa razy w życiu mi pękły w rękach, bo tak może być. Ale dzisiaj już też wiem, że jak je dotknę, to dziewczyny się ze mnie śmieją, że okulary mnie słuchają. No, przez to, że tyle opraw mi przeszło przez ręce, no nie boję się tego, lubię to robić i jakoś mi to tam wychodzi, tak myślę. Ciekawe, jak najbardziej. Ale minus 22 normalnie zaszczeliłaś mnie. Minus 33 to już w ogóle. No, tak. No ja miałam minus 2,75 i minus 2 i ja się czułam totalnie ślepa, więc taka osoba, ja jestem po laserowej korekcie wzroku, także tylko jakby okulary przeciwsłoneczne u ciebie nabywam. No. Ale no, nie sądziłam, że można mieć tak dużą wadę. I osoby słabowidzące tam też przychodziły, także tam w Krakowie naprawdę przeszłam taką szkołę życia dość mocno. Ja tam zaczęłam szkołę w 2005 roku, 2007 skończyłam, opracowałam tam tak trochę dorywczo. To robiłaś w Krakowie szkołę, tak? Tak. Wtedy tak. To był ten etap, że jeszcze u nas nie było tego tak dostępnego, że musiałaś tak daleko jeździć? No w ogóle u nas optyk dzisiaj jest w Bielsku, ale nie wiem jak to tam teraz wygląda, jaki tam jest poziom tej szkoły. Ja robiłam w Krakowie. Można było wtedy, kiedy ja wybrałam Kraków, można też było wybrać Częstochowę. No myślę, że jedna i druga szkoła na pewno z tradycjami. Tam wykładał akurat wtedy, kiedy ja byłam, pan Voigt, czyli też takie nazwisko optyczne mocno znane wśród starszych ludzi, bo kiedyś było tak, że już ustawiały się kolejki na Floriańskiej, żeby w ogóle zamówić szkła. Oprawek było tam powiedzmy kilka sztuk. Panie miały o pierwszej do trzeciej przerwę i na przykład jadły obiad wtedy. Także to, no i oni przede wszystkim też na Floriańskiej robili jedni z pierwszych soczewki kontaktowe twarde. Więc tam na Floriańskiej mogłam zobaczyć stare maszyny, które do obróbki tych soczewek. Tam było dużo, dużo historii. No i też taka rodzina właśnie optycznie z jakąś tam historią. Więc naprawdę bardzo się cieszę, że tam trafiłam. Trochę mnie to kosztowało zdrowia, żeby jakby wdrożyć się w to wszystko z małego miasteczka, z małym dzieckiem. Z małym dzieckiem tam, ale bardzo się z tego cieszę. Nie oddałabym tego czasu w ogóle. Poza tym uważam, że jakbym tam nie była, to bym dzisiaj nie była tu, gdzie jestem też, tak uważam. No, pewnie tak. No. Poznałam tam jeszcze przede wszystkim, w Krakowie poznałam mnóstwo osób, które dzisiaj w branży gdzieś tam ciągle są. Jak jadę na targi, czy gdzieś sobie jadę, to mimo tego, że ja może nie jestem jakimś potentatem i nigdy nie będę, to ci ludzie mnie gdzieś tam kojarzą i zawsze, a co słychać? I to jest strasznie miłe. To są takie rzeczy, jakby jak prowadzisz firmę, dla mnie bardzo ważne, bo to jest moje dziecko. No jasne, to są właśnie kontakty zawodowe, no. Także no, tak. To jest super sprawa. A w ogóle jak właśnie powstawała Lacrima, pierwsza, w sensie na Krakowskiej, ciężko ci było ogarnąć to wszystko? Czy wiesz co, jak ta pierwsza Lacrima powstawała, to w sumie, jak realnie na to patrząc, największym problemem były pieniądze. Czyli standard. Czyli standard, bo pomysłów i jak chcę to robić i cały wystrój w środku, ja w zasadzie miałam panią projektantkę, która mi to jakoś tam gdzieś jakieś pomysły dała, natomiast ja jej dałam gotowe kartki, jak bym chciała, żeby to wyglądało. Więc jakby tutaj była taka, nie na zasadzie, że poprosiłam o projekt, tylko wiedziałam, jak chcę, żeby to wyglądało. Więc tam było rzeczywiście pieniądze, ale
Ja lubię takie rzeczy, ja lubię w ogóle projekty wnętrz, uwielbiam jakieś takie dodatki takie, i jakieś, nie wiem, strony internetowe z tym związane, więc jakby tu, taka pasja. Tak, to ja sobie to potrafiłam zrobić, tylko że oczywiście do tego trzeba było projektu, więc to jakby projekt ta pani pomagała. I moja tajna broń, czyli moja kuzynka, która jest na wszystkich reklamach, Basia Niedziela, tak. Ona studiowała wtedy, dzisiaj już jest gdzieś tam na stanowiskach w reklamie wysoko, ale ona mi wtedy też pomagała i też się śmieję, że to jest matka chrzestna mojej firmy, bo to jest osoba z bardzo otwartą umysłem, głową i z pomysłami, więc myśmy wtedy dużo samo opracowanie tego C mojego, który stało się takim moim, tak sobie wymyśliłam wtedy, że znakiem miało być rozpoznawczym cała była historia z powstaniem tego, bo to C to nie jest tak tylko C, tylko jakby miało obrazować oko i tym właśnie film łzowy, ten łuk nad nim, no i kolor dopracowywałyśmy, ten turkus, który gdzieś tam też mi tak w sercu został. Różne były pomysły, bo było, że może róż, ale potem stwierdziliśmy, że może panowie nie będą chcieli przychodzić do nas. A przecież też mają problemy ze wzrokiem. Nawet czasem większe niż panie. Także ten turkus gdzieś tam został i tak to wszystko, już to wszystko była taka składowa. To nie było podane gotowe na tacy, tylko to było przepracowane, przesiedziane wieczory, jakieś tam winka przy tym wypite, oczywiście rozmowy na ten temat, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało i dlatego ta moja Basia, mówię, że jest matką chrzestną mojej firmy, bo przy niej mogłam się tak wygadać, wyluzować i ona zresztą uczy mnie do tej pory, że jak masz jakiś pomysł, to musisz zapisywać, każdy pomysł musisz zapisywać na kartce, a później go sobie kilka razy głośno przeczytać, bo wtedy samo, i to niby jest proste, ja wtedy to też stosowałam i teraz przy tej drugiej optyku też to stosuję, bo to, że ty sobie coś wymyślisz w głowie, jakiś masz na to pomysł, to przede wszystkim te pomysły szybko uciekają i potem nie pamiętasz, więc spisanie na kartce jest ekstra, a później samo przeczytanie, nawet przed lusterkiem, samo weryfikuje te pomysły, bo jak ja to usłyszałam, wiesz, przeczytałam i usłyszałam, to połowę z tego skreśliłam. Jakby sama już od razu sobie zrobiłam takie wewnętrzne, aha, to było fajne, ale to nie jest fajne. I tak to było przy pierwszym optyku na Krakowskiej, a teraz przy drugiej Lakrimie było to samo. Siedziałyśmy razem już wtedy i czytałam, pisałam i tak wyszło. I też miałam projektanta Krzyśka, który mi bardzo pomógł. Krzysiek też dużo pomysłów wprowadził, ale ta praca jest zbiorowa. Ja się śmieję, że tutaj jest po prostu, kiedyś sobie też myślałam, że Lakrima to my, no bo tak jest, no to jest po prostu praca zbiorowa fajnych ludzi, którzy usiedli i tak, nie wiem, jeden pomysł, drugi pomysł, trzeci pomysł, tak poszło. No właśnie ta Lakrima 2, ona jest, no jest całkiem inna niż Lakrima na Krakowskiej, to trzeba przyznać, aczkolwiek obie są bardzo fajne, bardzo ładne. Myślę, że wnętrze tutaj jest mega zachęcające, tam też, no ale... No inne. No to jest nowsze, po prostu to robi mega wrażenie i właśnie teraz rozumiem, że tak jak mówiłaś, wszystko, większość Twoich pomysłów... No, fotel, na którym siedzisz, to jest fotel znaleziony na targu staroci, zamówiony przez internet, znaleziony na targu takim internetowym, przerobiony pod moje jakby tam, pod mój gust. Na Krakowskiej są takie same fotele, lampy są wyszukane gdzieś tam też na jakichś stronach internetowych. Pan witający, który musicie też... go zobaczyć. Pan witający, tak. Dzieci się mają największą radochę, jak idą w przedszkole, idzie jakiś na spacer, to zawsze dzieciaki tutaj z niego się śmieją. Także to są takie elementy, które w zasadzie teoretycznie, jakby ktoś pomyślał, że ja otwieram optyk, to pomyślał, po co jej to. No, ale mi to jest potrzebne. Do funkcjonowania, do pracy jest mi to potrzebne. Przy jednej i przy drugiej optyku pierwsze moje jakby założenie było takie, że to nie ma być odbity od kalki projekt optyka, jak Państwo wchodzą gdzieś, to są pewne schematy. No wiadomo, że niektóre rzeczy muszą być, no bo są do sprzedaży, do obsługi potrzebne, ale miało być to jak najbardziej takie nasze, takie moje. Jest jak najbardziej. No ale właśnie powiedziałaś, że tobie to było potrzebne, ten pierwszy salon, ten drugi. Ten drugi salon naprawdę był potrzebny? Wiesz, no miasto nie mamy za duże, a optyków mamy sporo. To pytanie akurat mi często
teraz na tym etapie początkowym ludzie zadają. No, druga lakrima jest po to, o czym wspomniałam na początku, że pierwsza jakby wynikała z tego, że z potrzeby w ogóle posiadania salonu optycznego, z potrzeby jakby pokazania czy wprowadzenia moich norm w obsłudze klienta, moich własnych norm. Ja się nauczyłam czegoś, ale to są też jakby traktowanie klienta tak, jak ja bym chciała być traktowana, jak gdzieś tam wchodzę. Oczywiście, że jest dużo osób, które mnie lubi, ale jest dużo osób, których mnie na przykład nie lubi. No, jakby nie jestem w stanie wszystkich zadowolić, tak? W sensie moim podejściem do optyki. Natomiast te wyjazdy, ten rozwój, te kursy wszystkie, które robię, bo ja robię kursów dużo, bardzo dużo. Jeździłam rok do Poznania na taki kurs bardzo fajny. To był temat, był postępy optyki okularowej. Postęp optyki okularowej dzisiaj jest tak ogromny, ale to tak ogromny, że ten kurs skończyłam tam 3 lata temu i już mi się wydaje, że robiłam teraz we Wrocławiu następny, bo to po prostu idzie bardzo do przodu wszystko. No tak jak cały, no umówmy się, tak jak powiedziałam, optyka jest, to jest technologia. A technologia dzisiaj, telefony wymieniamy co chwilę, a tutaj po prostu maszyny, sprzęty, soczewki okularowe, to się bardzo zmienia. I dlatego też sobie pomyślałam, że ten mój optyk też się musi zmienić, bo widzisz różnicę w optyku na Krakowskiej, a widzisz różnicę w tym optyku. Jak Państwo przyjdą, to też Państwo zobaczą. To są po prostu dwa różne wnętrza i to nawet nie chodzi tylko o wnętrze, bo chodzi też o przestrzeń, bo kocham optyk na Krakowskiej bardzo. Natomiast tam jestem ograniczona przestrzenią, tam jest tylko 48 metrów. Tutaj w nowym optyku mam 80 metrów. Ja wiem, ile czasu potrzebuję czasem poświęcić pacjentowi czy klientowi, żeby z nim porozmawiać, żeby wytłumaczyć, bo ja oczywiście dużo gadam, więc jak ktoś chce do mnie przyjść i załatwić sprawę szybko, to nie wiem. Raczej nie. Bo ja dużo gadam, ale próbuję, staram się wytłumaczyć to, co ktoś nosi, to, co coś kupuje, bo dla mnie na przykład wydanie ileś tam pieniędzy na soczewkę, no nie wyobrażam sobie, że ta osoba jakby nie wie, co kupuje, tak? Zawsze dostaję pełną informację. Jeśli nie ja to mówię, to staram się, żeby każdy mój pracownik też to mówił. Więc wiadomo, że tak jak mówię, no są osoby, które są zadowolone z naszej obsługi, są osoby, które nie, ale myślę, że w każdej branży tak jest. Ja mam dużo znajomych, którzy kupują nie tylko u mnie okulary i to też jest okej. Okay. Jakby no musisz trafić na to, co tobie pasuje, nie? I ten drugi optyk właśnie powstał dlatego, że oczywiście też dlatego, że się klienci rozwijają tak, jak się rozwijają, że powstają duże galerie, gdzie skupiają ludzi, gdzie jest inne właśnie wnętrze, inne gabarety tego wnętrza, że ja mogę tutaj rozwinąć troszeczkę inaczej się. Tamten optyk jak najbardziej na Krakowskiej nadal działa. Są ludzie, którzy wolą takie wnętrza, trochę cieplejsze. Są osoby, które wolą takie wnętrza, więc dlatego nie chciałam stworzyć kopii optyka z Krakowskiej, mimo tego, że on naprawdę jestem z niego dumna, to chciałam jakby pokazać właśnie to, co się teraz dzieje w optyce. Na tej wycieczce, o której mówiłam, na którą pojechałam z optykami, w Niemczech pokazywali nam gdzieś na takiego przykładowego salonu optycznego według firmy Zeiss. To jest tam technologie i jakby jakość obsługi, i żeby pacjent się czuł dobrze w tym środowisku, żeby te badania były przeprowadzone w jakimś takim fajnym też komfortowym wnętrzu. No to po prostu to wszystko się złożyło, że pomyślałam sobie, że jestem teraz na takim etapie, że albo teraz i na pewno w Kętach, ponieważ ja jestem stąd, ja tutaj ludzi znam, ja nie przypuszczam, żebym, nie mówię, że nie, ale nie przypuszczam, żebym ja kiedykolwiek jeszcze gdzieś chciała otworzyć. Ja po prostu, bo ja pracuję z ludźmi i, no, no i ja nie wyobrażam sobie dojeżdżania, nie wiem, gdybym ktoś mi mówił, otwórz gdzieś dalej. No dalej to nie ja, no ja muszę być tutaj cały czas i ja jestem w tych optykach. Oczywiście teraz jest tak, że jak ktoś tu wchodzi, to akurat może jestem w drugim optyku, więc jeżdżę cały czas, więc jakby trochę mam mniej czasu, ale no staram się to tak ustawić, żebym w każdym optyku była, bo to są moje dzieci, no tutaj mi jest dobrze. No mi się wydaje, że to tak powinno wyglądać, że ja mam kontakt z tymi ludźmi, z każdym. Ja mam pamięć do opraw, bo gdzieś idę, potem jestem na zakupach, biorące liczby, patrzę, twarzy do końca klienta nie pamiętam, nie wiem kto to jest, ale na pewno moje okulary. Na bank to są moje okulary, bo każdy z tych opraw przeszły przez moje ręce.
bo my wybieramy same okulary. Mhm. Też na przykład moje panie, które pracują u nas, to są dziewczyny, które też wybierają oprawki. My je wybieramy razem, żeby to było tak, że bo na przykład co, bo to, że w Krakowie nauczyłam się dużo, ale też od razu wiedziałam, co mi się nie podobało. Tam oprawki też wybierałyśmy razem, ale jakby ostatnie zdanie czasem zawsze miała szefowa. U mnie jest tak, że oczywiście, że on, dziewczyny tak, że mam to ostatnie zdanie, ale jakby one też same wybierają. Czyli one też, panie, mają kontakt z klientem, więc one wiedzą, czego ten, czy o co ludzie pytają, tak? Mhm. Więc jakby w tą kierunku, w tych dwóch kierunkach to działa. Ty je szkolisz, czy jeżdżą też z tobą ja na szkolenia? Ja je szkolę, jeżdżą ze mną na szkolenia i przyjeżdżają przedstawiciele je szkolić. Mhm. Kasia, która u mnie pracowała, kończy teraz szkołę, ma w styczniu egzamin, też będzie optykiem. Mhm. Także mam nadzieję, że wróci do mnie, natomiast po wychowawczym, natomiast na razie jeszcze tam ma jakieś egzaminy. A ty masz wadę wzroku? Mam. Masz? Mam. No, mam. Bo odkąd pamiętam nosiłaś okulary, przynajmniej od kiedy jesteś w tej branży? Nie, ja pierwsze okulary zrobiłam właśnie w miejscu, gdzie byłam zapytać o to, czy mogę pracować na Krakowskiej. Pierwsze okulary tam zrobiłam i się czasem śmieję, że gdyby tam mi wtedy dano pracę, to nie wiem, czy bym po prostu otworzyła swoje optyki, no ale tak jakoś poszło. No w życiu są, czasem musisz się znaleźć w odpowiednim miejscu, odpowiedniej godzinie i nie wiem. Ja na przykład podejmuję decyzje dosyć tak impulsywnie. Czasem jest to dobrze, czasem źle. Wtedy rzeczywiście, żeby pójść do tej szkoły, to był taki trochę impuls, bo ja wtedy zupełnie nie wiedziałam, co to jest optyka, zupełnie. Mhm. A to na tyle mnie to wciągnęło, że no dzisiaj to jest moja pasja w sumie. Wspominałaś właśnie, że Lacryma 1 i 2 to jak twoje dzieci, czyli masz czwórkę dzieci. Tak. Powiedz mi, skąd masz czas na to wszystko? Teraz cię złapię już tak przekornie przy tej drugiej Lacrymie, bo już wiesz co i jak, czy jest znaczy, nie. Tak samo trudno organizacyjnie wszystko dograć, jak było na początku? Czyli jest chyba trudno organizacyjnie. Że trudno, ja nie narzekam, ja się z tego cieszę. Ja na przykład nie umiem sobie zorganizować, jeśli mam dużo czasu, to jakby ciągle coś mam niezrobione. Jeśli mam mało czasu, potrafię zrobić wszystko. Nie wiem, tak jakiś głupia zależność. Ja też tak. Więc jak mam dużo rzeczy do zrobienia, to z reguły robię wszystko. Oczywiście, że czasem coś tam gdzieś leży i jest niezrobione, a głównie cierpi na tym mój dom. Ale twój dom dobrze, że jest blisko przy Lacrymie. Tak. Jak na początku to było tak, że między szlifowaniem jednego a drugiego szkła szłam powiesić pranie. To tak było. Albo chłopcom zupy gotowałam, to też tak było. Ale to, no, to jak chcesz i to ci nie sprawia problemu. Ja jestem w pracy, ja nie pracuję od do, tylko w zasadzie jestem w pracy cały czas. Znaczy, to jest moja, tak powiedziałam, ja jestem czasem tym zmęczona i dlatego też czasem gdzieś jadę i po prostu wyłączę telefon. Ale do optyka wstąpisz. Ale to co innego, tak? Do optyka wstąpię, ale tak jakby, że czasem potrzebuje się wyłączyć, żeby nikt ode mnie nic nie chciał, żebym nie musiała odpowiadać na żadne pytanie. Ale to mi tam chwilka i wracam. Ile osób zatrudniasz? W tym momencie mam cztery panie, to są tak, cztery panie. A co byś sobie życzyła, żeby one o tobie powiedziały jako o szefowej? Myślałaś kiedyś o tym, jaką byś chciała być szefową i znaczy, jaką masz nadzieję, że będziesz, że jesteś? Mi się wydaje, tak wiem, bo z nimi rozmawiam dużo, więc ja nigdy w życiu nie miałam problemu z tym, żeby w pracy coś było źle. Dlatego, że u mnie, ja sobie tak wymyśliłam, że ja byłam pracownikiem i wcześniej, zanim byłam optykiem, pracowałam naprawdę w wielu miejscach i tak jakoś przez moją sytuację kiedyś życiową musiałam zacząć pracować bardzo wcześnie, żeby w ogóle jakby funkcjonować. Więc naprawdę miejsc, w których ja pracowałam, jest dużo. I ja się z tego strasznie cieszę i każdemu życzę, żeby po prostu, nie wiem, mój syn ma teraz 14 lat i nie wiem, jeszcze ze 2 lata i pójdzie do pracy, bo nie ma nic, znaczy wiesz, to nie chodzi o taką pracę, że ja go wyślę, bo mu, nie wiem, bo nie, mu jest źle. Nie, chodzi o to, jak on już jest duży po prostu. Tak, no jest duży. Nie, jest już duży, już jest wyższy ode mnie, znaczy no taki, on ma 1,70 już teraz. No. Okej. I tak sobie myślę, że te miejsca i wiem, że czasem coś zawalę jako pracodawca i że czasem jest ciężko coś powiedzieć dziewczynom jako pracodawca,
Natomiast je uwielbiam jako ludzi i nieprzypadkowo ich sobie wybieram. Ja raz czy dwa w życiu, może raz chyba tylko dałam jakieś ogłoszenie do jakiegoś tam portalu, że potrzebuję, tak to ja sobie no, mówię po prostu pocztą pantoflową. I moim zdaniem, nie wiem, staram się tak, żeby dziewczyny naprawdę były zadowolone, bo dlaczego ja odeszłam z optyka na Floreńskiej? Poczułam się troszkę nie spełniałam swoich jakby takich jakby ambicji, tak? Chciałam coś więcej i tutaj się staram, żeby dziewczyny to robiły, tak? Żeby się rozwijały, żeby jak chcą, to proszę, te wszystkie szkolenia, nie musiałabym jechać ze wszystkimi na targi, ale jak chcą, to jadą, bo żeby widziały to. Mhm. I przede wszystkim też ja zauważyłam, że jak komuś zaufasz i jakby dasz trochę do takiej decyzyjności, że nie jesteś, że ja nie wchodzę gwiazda szefowa, tylko po prostu dziewczyny potrafią same załatwiać różne rzeczy i mogą, i ja chcę, żeby one to robiły, to kwitną. No tak jest, no ja wiem, że ja kwitnę, jak mi ktoś zaufa, jak na przykład potrafi przyjść klient i ja bym chciał, by to pani zrobiła, albo to od razu człowiek się czuje lepiej, więc jak ja tak, no to każdy tak ma, to już nieważne, czy jesteś pracownikiem, czy szefem, każdy jak mu zaufasz i wiesz, że nawet jeśli się pomyli, to nie zrobił tego, jakby u nas są też pomyłki, no bo wiadomo, jak ktoś tam się pomylił, źle dobrał, to dziewczyny nie są optykami. One się uczą tego ode mnie, ale jakby nie mają na to, nie są jakby dyplomowanymi optykami, ale przez to doświadczenie, przez to, że ciągle mielimy cały czas jedne tematy, że powinno się to robić tak, że według szkoły optycznej jest tak, a nie inaczej, to one bardzo dużo rzeczy rozumią. Po prostu to jest po prostu ich jakby, jakby weszło im to w krew. Oczywiście, że są pomyłki, no ale to nie jest na zasadzie, że o pomyłka to idzie po wypłacie. Nigdy w życiu tak nie było. Okej. Okay. No bo są takie miejsca, że tak no jest. Oczywiście, nie? Że są. Z autopsji, że tak powiem, znam, także. Ale wiesz co, no to powiem ci, że powiedziały właśnie, że tam, bo rozmawiałam. Jezu! Powiedziały, że cudownie się przyleci z takiego miejsca jak Lacrima 1 i 2. Że bardzo dobrze im się z tobą pracuje i że po prostu taki szef. Tak, jasne, ale mam też swoje wady. Poczytam, nic nie powiedziała. Poprosiłam je bez wazeliny, dziewczyny, tylko bez wazeliny. Nie dało się. Tak pojechały, że po prostu. Cieszę się. Bardzo dobrze się wyrażały i właśnie powiedziały też ważną rzecz i mówiłaś też o tym wcześniej, że co im się podoba w salonie, to, że właśnie nie sprzedajecie po prostu, żeby sprzedać, tylko że jakość się liczy. Indywidualne podejście. Nie idziecie na zysk, tylko po prostu cały czas klient jest na pierwszym miejscu i słuchanie go, czego on naprawdę chce przede wszystkim, żeby widział po prostu, żeby dobrze widział. Takie podejście, wiesz, no, też nie można tak powiedzieć, że dla nas zyski się nie liczą, bo to też nie jest prawda, no, tak? To jest biznes, wiadomo, oczywiście, że to jest biznes i trzeba zarabiać, natomiast ja do tego podchodzę tak, że każdy biznes ma swoje jakby prawa, a to jest biznes jakby nie patrząc około medyczny, więc jakby to nie jest tylko, że ja się z tego cieszę, że ja sobie zarabiam, no bo porównując z tego, co miałam kiedyś, a co mam dziś, to ja jestem naprawdę z siebie dumna. Z tego rozwoju, który się oczywiście przekłada też. Nie mówię, że nie wiadomo, co mamy, tylko po prostu głównie o rozwój chodzi. Ja się śmieję czasem z księgową moją, rozmawiam, a ona mówi, gdzie śmieję się, że przecież nie jest tak do końca na moim koncie, jakby się miała wydawać. Ona mówi, ale przecież wszystko inwestujesz. Ja wszystko inwestuję. No i na przykład to mi naprawdę przynosi, no może w tym momencie na przykład nie jestem, jakby w tym momencie nie mam jakichś zasobów, tak? Ale mam wszystko włożone znowu w rozwój tego optyka, więc jakby potem jak, dlatego czasem jestem najbardziej wściekła, jak ktoś mi mówi, że bo masz. No mam, bo inwestuję, mam, bo pracuję, tak? Dokładnie. Wiadomo, że też mi było na początku ciężko, no ale nikt mi nic nie dał. Zawsze od początku pracuję i oczywiście, że pomogło mi nazwisko, oczywiście, że tak. Natomiast no jakby tak jak powiedziałam na początku, no to jest też praca, tak? To nie jest, to z samego nazwiska się niektóre rzeczy nie biorą, tak? To trzeba troszkę popracować, żeby jakby był efekt. No. Dla mnie jesteś tak siwiec, także... Ja jestem siwiec, tak. Nie jestem siwiec, Luśka, no wszystkie po prostu, no to już, no tak. Elena jeszcze chyba była, nie? Elena to Dorota. Dorota właśnie, no dokładnie.
Dobra, Paulinka, będziemy kończyć powoli. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Ja również. Było mega fajnie. Z góry przepraszam za wszystkie pomyłki. Przepraszam. Za mój głos słowiczy. Głos masz świetny. Okulary też masz świetne. Na nosie lakryma jest super. Bardzo fajnie się tu siedziało i spędzało czas i nagrywał podcast. Także życzę Ci wielu, wielu sukcesów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wzajemnie.